dzisiejszych rozmowach niedokończonych z racji zbliżającego się nowego roku szkolnego podejmiemy temat, co pomaga, a co przeszkadza uczyć się. Na to pytanie odpowie nasz gość, pani Anna Wiśniewska, psycholog. Początek rozmów w Radio Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast w wieczornej audycji dla małżonków i rodziców w Radio Maryja o 21.30 wraz z naszymi gośćmi, księdzem Robertem Arntem i państwem Jolantą i Ryszardem Biernackimi, rozmawiać będziemy na temat wdowieństwo a miłość, która nigdy nie ustaje. Serdecznie zapraszamy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Trójkąt interesów. Trójkąt weimarski powstał ćwierć wieku temu. Polska prowadzi ofensywę dyplomatyczną na rzecz ożywienia jego działań. Czytam w naszym dzienniku. Polska o was nie zapomni. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości pogrzebowych Inki i Zagończyka. Profanacje w sieci. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o znieważeniu świętego Jana Pawła II we wpisach internetowych. Szczegóły w naszym dzienniku. Realizacja planów miłosierdzia. O zbieżności modlitwy anioła z Fatimy z treścią koronki do Bożego Miłosierdzia pisze ksiądz dr Krzysztof Czapla. Postrzegam sercem Polskę. Czy młodzi czytają Henryka Sienkiewicza? Czego uczą ich bohaterowie trylogii i Quo Vadis? Kolejna część cyklu Barbary Wachowicz. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Przed nami siódmy zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w dniach od 2 do 3 września w kampusie akademickim przy ulicy Starotoruńskiej 3. Gościem specjalnym będzie w tym roku minister Małgorzata Sadurska. Szef Kancelarii Prezydenta wygłosi prelekcję na temat polityki w praktyce. Centralnym punktem naszego spotkania będzie msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył będzie rektor założyciel WSKSiM, dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W programie także spotkanie z władzami uczelni i rozmowy we własnym gronie. Nasz zjazd zakończymy dziękczynieniem w rodzinie. Szczegóły na www.wsksim.edu.pl. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 10 minut po godzinie 13. Przed nami audycja aktualności dnia. Obudź się, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci, gdzie byś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Wychodźcie z zachodu,
Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam również ojca i słuchaczy. Panie profesorze, do naszej redakcji dotarł komunikat pierwszy sygnatariuszy listu otwartego w sprawie umieszczenia krzyża na Błoniach w Krakowie. Jak pan profesor też w treści napisał, to jest jedyne takie miejsce świeckie, jeszcze świeckie, tak, omodzone przez trzech papieży z milionami wiernych i nie ma innych takich świeckich miejsc w Polsce. Więc pytanie, czy byłoby to możliwe i czym, do kogo, można powiedzieć, kierujecie sprawę, na jakim ona jest etapie i czy pan myśli, jest to możliwe, żeby taki krzyż na Błoniach w Krakowie stanął? Tak, przeżywaliśmy Światowy Dzień Młodzieży, Światowe Dni Młodzieży w obecności Ojca Świętego Franciszka. I wtedy zrodziła się myśl, no przecież jest to miejsce wyjątkowe w Krakowie. Nie ma takiego w Polsce, nie wiem jak wiele, ale bardzo niewiele na pewno jest w świecie, że trzech papieży wraz z milionami wiernych modliło się w tym miejscu. Trzeba to dla siebie, dla nas tutaj oznaczyć, ale także dla przyszłych pokoleń, aby wiedziały o tym, że takie miejsce mamy w Polsce. Wielokrotnie był święty Jan Paweł II, razem z nami się modlił. Przybywali przecież z Polski, także i Polonia z zagranicy i goście z zagranicy na te modlitwy. I Benedykt XVI i teraz Ojciec Święty Franciszek. No i wtedy powstała myśl, napiszemy list otwarty. List otwarty do wszystkich, ale przede wszystkim do tych, których decyzje są tutaj najważniejsze. Pasterza diecezji, księdza kardynała Stanisława Dziwisza, do prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, do przewodniczącego Rady Miasta, aby podjęli decyzję właśnie w tym zakresie. I proponowaliśmy nawet wtedy w liście otwartym, aby ten krzyż, który był już tam w czasie omadlany, w czasie ostatniego pobytu Ojca Świętego Franciszka, żeby już pozostał. To jest Dzień Młodzieży, tak. No właśnie, ale no trudno było pozostawić, bo on był przewidziany na czas krótkiej eksploatacji, a nam chodzi o takie miejsce i taki znak krzyża, aby pozostał także dla przyszłych pokoleń, jako znak pokazujący o tej modlitwie trzech papieży. No i stąd nie upieramy się, nie uważamy, że tamten powinien pozostać. Trzeba pomyśleć o tym, jakby ten znak zrealizować. Odpowiedzi na list otwarty zaproszeni byliśmy do księdza kardynała, do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidera. No jedynie nie odpowiedział na to prezydent miasta. Może czeka jeszcze na inne informacje. Z tych rozmów, które przedstawiciele sygnatariuszy, a było nas 11 osób, no bo to szybko trzeba było realizować i w tym czasie kontakty, dojazd od jednych do drugich był utrudniony, jest dużo w Krakowie było wtedy młodzieży. No więc, żeby to szybko przedstawić, 11 osób podpisywało. Ale gdy się list otwarty ukazał, no to mieliśmy sami wiele telefonów, wiele pytań. Jak to? Czy jak to zrealizujemy? Popieramy to. No i mówiliśmy o tym podczas rozmów z dwoma adresatami naszego listu otwartego. Otrzymaliśmy wówczas informację taką. A możecie pokazać, jak dużo osób was wspiera w tym wystąpieniu? No trudno pokazać, bo te rozmowy tutaj gdzieś przesłał ktoś internetem, ktoś inny, no to pokażcie. No i dlatego w tym komunikacie numer jeden sygnatariusze listu podali informację o tym, jaki jest stan tego wniosku, jaki jest stan tego wniosku o ustawienie znaku Krzyża Chrystusowego na Błoniach Krakowskich. No i zaprosili. No, to jeszcze mówiła Dewotka, to ja rozumiem, ale że to profesor, który wie, że Jezus nie na krzyżu, tylko na palu, to ja się bardzo dziwię. I to swoje poparcie przesłali. Tam nawet w tym komunikacie podajemy adres, pod który... Taki mądry jesteś. Takie listy z poparciem inicjatywy przesłali.
Ja go wymienię może, jeśli ojciec pozwoli. Bo tutaj czytam w tym komunikacie, że tak, i stowarzyszenia, organizacje, zespoły parafialne, organy samorządowe przesyłają listy z poparciem, prawda, inicjatywy podpisane przez uprawnionych reprezentantów tych właśnie instytucji. My to chcemy podliczyć, możliwie szybko, i przyjść do adresatów naszego listu otwartego i powiedzieć, tak, mamy już wyrażone przez tyle osób poparcie. No i dlatego te informacje, te listy są nam bardzo potrzebne. Mogą być indywidualne. Ktoś może zebrać od kilku osób poparcie, nie tylko od siebie, małżonki, współrodziny, ale także od innych osób, podając zawsze imię i nazwisko, adres, no i podpis tych osób. Jeśli przesyłamy e-mailem, no to przesyłamy to w formie skanu, podpis, żeby były widoczne podpisy tych, którzy ten list firmują, przesyłany do podany adres. Ale jeśli mogą, to także organizacje. No na przykład dowiedziałem się, że Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych, gdzie beatyfikowany ich patron był właśnie tam w 2002 roku, to występuje jako organizacja. ACO, dowiedziałem się, że też chce. Ale mogą także indywidualni członkowie tej organizacji, abyśmy te głosy też mogli policzyć. No i to jest sprawa bardzo pilna. Podam może ten adres. Bardzo pan proszę. Doktor inżynier Antoni Zięba, który z takim pomysłem na samym początku do pierwszych się zgłosił, udostępnia także adres, pod który można by było te listy wysyłać. Czyli wysyłalibyśmy do doktora inżyniera Antoniego Zięby, kod do Krakowa 31142, Kraków, ulica Krowoderska 24, mieszkania 6. No i na piście warto zaznaczyć, tak, że chodzi o Krzyżna Błonie. Tak. I też wiem, że można przesyłać listy drogą internetową. Internetową pod adres. I wtedy wysyłamy biuro Małpa, czyli niektórzy mówią Etius, tak. Małpa, pro-myślnik-life, czyli live, .pl, czyli też znany adres Organizacji Obrony Życia. Pytają się ludzie, no chętnie poprę, ale co ja mam napisać? To jako przykład podam, bo jedni z pierwszych przysłali. Państwo Jolanta i Andrzej Ubyszowie z Wrocławia, nauczyciele akademicy. No i piszą w tym liście między innymi takie zdanie zawierają. Krzyż ten będzie więc nie tylko wspomnieniem, ale również okazją, aby te dni raz jeszcze wspólnie przeżyć oraz aby przypomnieć nowemu pokoleniu o ważnych wydarzeniach w historii Polski. Gorąco popieramy i dziękujemy sygnatariuszom za podjęty trud organizacyjny przy realizacji tego przedsięwzięcia. Zdanie, jedno, dwa i te podpisy, że popieramy tę inicjatywę, a potem jak już to pokażemy adresatom naszego listu i gdy przyjmą, że to jednak jest duże grono popierających, no to myślę, że będziemy mogli w kolejnych komunikatach przedstawić informacje, co dalej, jak się to realizuje. Było już kilka podejść, także w sprawach Krzyża w Krakowie. I no chcę powiedzieć, nie mamy ani na rok 2000, na nowe tysiąclecie, w wielu miastach jest. Ani nie mamy także takiego podsumowującego, który był w roku 2000 też przedstawiany. No i teraz o tym, bo to się rodzi za każdym razem. Myślę, panie profesorze, ten rok też, no gdyby nawet inicjatywa, jeżeli nie stanie w tym roku, byłoby no, słuszne z racji... Nawet i w przyszłym, ale będzie inicjatywa realizowana. I inicjatywa w roku chrztu, tak? Okrągła rocznica chrztu Polski. Rok 50 lat od przyjęcia chrztu przez Polskę. Rok Miłosierdzia obecnie. Teraz jeszcze to, co nas czeka 20 listopada. Chrystus Król. No przecież to wszystko pokazuje, jak powinniśmy takie miejsca, szczególnie takie miejsca, pokazać przyszłym pokoleniom, upamiętnić. I ja powiem, panie profesorze, przecież ci młodzi ludzie, to właśnie katolicy, chrześcijanie z całego świata przyjechali i oni nas budowali swoją wiarą, tak? Oni mówili, przy wyjazdach widziałem także w moim parafialnym kościele, jak na drzwiach umieścili taki napis piękny, duży, thank you. Wszystkim dziękowali parafianom. I myślę, że nie tylko oni nam dziękowali, ale my im dziękowaliśmy. Powinniśmy dziękować za to, że nasze serca pobudzili,
że przez swoją obecność pokazali również... Radio Koncita, słuchaj naszego radia. Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Światowy Dzień Dziecka, w którym też wpisany był krzyż, bardzo często rozpoznawalny jest w różnych stronach. Takie informacje też do naszej redakcji wiara jest docierają. W duchu to, nasza. To jest ten znak, na który młodzi reagują. Nie przez widzenie, na siebie nawzajem. Ale wiara to jest wiara. Samo to, że wiara to nie jest przez widzenie. Już trochę minęło, a oni dalej. Naśladowcy Chrystusa nic nie muszą widzieć, żeby mogli uwierzyć. Wiara. Bardzo proszę. Który trzeba by było tych. Nie przez widzenie, Biblia mówi, wiara w duchu, czyli ufność, przekonanie o tym, że coś jest, czego nie widzimy, że coś jest, czego nie widzimy. To jest wiara, a nie obarczyć się jakimiś obrazami, jakimiś przedmiotami kultu religijnego. To nie jest wiara. Wiara to jest ufność, przekonanie, że to, na co czekamy, czego się spodziewamy, to się ziści, to się sprawdzi, to się spełni. To jest wiara. Ale obnosić się z obrazami, z krzyżami, z różnymi takimi przedmiotami kultu, które i tak wiadomo, że pochodzą z pogaństwa, to nie wiem, czy to jest... W ogóle chrześcijańskie, znaczy wiecie Państwo, chrześcijaństwo z nazwy to też nie jest chrystianizm, to więc nie wiem, czy to jest chrześcianizm, raczej wcale nie. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, proszę być z nami, proszę być. Mam nadzieję, że znajdzie zrozumienie. Dziękuję bardzo Panie Profesorze, szczęść Boże. Ten naszym gościem był Pan Profesor Janusz Kawecki z Krakowa. Radio Koncita. Radio Koncita.